Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Niedzielne wybory to chyba jedne z tych wyborów, w których każda formacja polityczna poza lewicą mogła ogłosić jakiś sukces. Zgadzasz się z tym? Tak, zasadniczo zgadzam się. Myślę, że każdy z pozostałych graczy na tym samorządowym boisku może sobie zrobić zbiór rzeczy, które się udały, ale też zbiór rzeczy, które wymagają przemyśleń czy wręcz rachunku sumienia. Natomiast Lewica rzeczywiście jest taką formacją, która, no, ja nie widzę tutaj jakiegoś jednego porządnego powodu do optymizmu, tak? Znaczy wydawało się przez moment, zwłaszcza po wynikach exit poll, że takim pocieszeniem może być niezły wynik Magdaleny Biejat w Warszawie, no ale w sytuacji, w której doszło do korekty tych wyników, kiedy poznaliśmy już oficjalne, ostateczne wyniki i okazało się, że ta korekta była w górę w przypadku Tobiasza Bochańskiego z PiS i w dół w przypadku Magdaleny Biejat, no to okazuje się, że tutaj właściwie nie ma czego szukać i nie ma czego zbierać. Lewica naprawdę jest w kłopocie po tych wyborach, zarówno wewnętrznie, jeżeli chodzi o spoistość formacji, jak i w ramach koalicji, bo jeszcze przed wyborami samorządowymi dało się słyszeć bardzo często i regularnie utyskiwania pozostałych koalicjantów, zwłaszcza trzeciej drogi, że Lewica jest po prostu nadreprezentowana w rządzie w stosunku do tego, jaki wynik uzyskała w wyborach parlamentarnych jesienią. Więc myślę, że te głosy się teraz będą wręcz nasilać, no a sytuacji nie ułatwia też fakt, że przed nami posiedzenie Sejmu, które dzisiaj się zaczyna, w którym będą podejmowane trudne tematy dla koalicji, mam na myśli aborcję, a potem mamy kampanię eurowyborczą, no, która też będzie sprzyjać temu, żeby pokazywać, uwydatniać różnice między koalicjantami, na co wszyscy wiemy, liczy Prawo i Sprawiedliwość. No właśnie, Prawo i Sprawiedliwość jest zadowolone, bo ja pamiętam przed wyborami mówiło się, że stracą wszystkie sejmiki poza Podkarpaciem. Też ciekawa rzecz, bo podczas wieczoru wyborczego zobaczyliśmy za plecami Jarosława Kaczyńskiego Jacka Kurskiego. Wczoraj Mateusz Morawiecki w rozmowie z Marcinem Fijołkiem powiedział, że polityka medialna Kurskiego była kulą u nogi Prawa i Sprawiedliwości. No i czy to są jakieś rozliczenia, czy na razie takie drobne psztyczki w nos? Jedno nie wyklucza drugiego. Pytanie, do czego psztyczki w nos mają prowadzić? Czy skończy się tylko na psztyczkach, czy rzeczywiście skończy się na twardych rozliczeniach? Ja myślę, że to drugie nastąpi po wyborach czerwcowych. To najwcześniej, tak? To znaczy wszyscy zamrozili stan rzeczy pośród własnych formacji na czas wyborów samorządowych, no wcześniej parlamentarnych, i za chwilę eurowyborów. Potem mamy takie trochę dłuższe okienko czasowe na wybory prezydenckie, ale to już będzie sprzyjać temu, żeby do jakichś rozliczeń za te trzy akcje wyborcze doszło. Ja się zgadzam zasadniczo z taką tezą Mateusza Morawieckiego, że TVP jako ta propagandowa tuba, to zbrojne, medialne ramię Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie lata, po prostu przedobrzyło i to, ile tam było jadu, złych emocji i Tuska, spowodowało, że PiS nie był w stanie zaakcentować jakichś bardziej pozytywnych i konstruktywnych elementów swojej kampanii. Plus zmobilizowali zwolenników Donalda Tuska albo przeciwników Prawa i Sprawiedliwości tym, co się działo w TVP. Absolutnie tak. I mamy teraz różnicę przy wyborach samorządowych. Oczywiście no, trudno porównywać wybory samorządowe i parlamentarne, bo w samorządowych zazwyczaj jest niższa frekwencja, zresztą w tych była jeszcze niższa niż w 2018 roku. Więc tutaj niejako z definicji spodziewaliśmy się niższej frekwencji, ale no widzieliśmy też, że ta kampania była taka trochę nijaka, jeżeli przynajmniej chodzi o ten taki wymiar ogólnopolski. Ogólnopolsko kampania samorządowa, jak to ktoś powiedział, była bezobjawowa. Ja się z tym absolutnie zgadzam. To nie była ta sama kampania, którą obserwowaliśmy w 2018 roku. Wtedy to był zupełnie inny kontekst, prawda? Bo w 2015 roku Platforma z PSL-em oddali władzę
I wybory samorządowe, które nastąpiły 3 lata później, były pierwszym momentem, pierwszą okazją do pokazania żółtej kartki PiS-owi i pokazania, że te obie formacje są jeszcze w stanie cokolwiek ugrać. No tutaj mieliśmy istny maraton, tak? Mieliśmy wybory jesienne, w których PiS no, był pierwszy na mecie, ale nic z tego dla niego nie wynikło, jeżeli chodzi o realne możliwości sprawowania władzy. I dosłownie pół roku później mieliśmy wybory samorządowe, przesunięte zresztą, więc mieliśmy rekordowo długą kadencję samorządową. No i właściwie można powiedzieć, że pomimo tych zaburzeń frekwencyjnych, to te wyniki, one nie przyniosły jakiejś rewolucji. Dalej PiS jest pierwszy na mecie, nie doszło do mijanki z Koalicją Obywatelską. Trzecia droga trochę słabsza, ale nie można jej w żaden sposób składać do grobu. Sytuację PiS-u sam idealnie podsumował Jarosław Kaczyński, przywołując słynne słowa Marka Twaina, więc tutaj nie doszło do jakichś istotnych przesunięć. No, rzeczywiście widać, że lewica jest na równi pochyłej i myślę, że musi to zawdzięczać nie tylko jakimś swoim wewnętrznym problemom, miotaniu się, jaką lewicą chce być i z jakimi tematami chce być kojarzona, ale to też kwestia skutecznej, jak widać, i konsekwentnie prowadzonej z zaplecza strategii Donalda Tuska, takiej techniki salami, okrajania lewicy, zabierania jej tematów z agendy politycznej. Widzę babciowe, widzę podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli. To są tematy, z którymi tradycyjnie powinna być przecież kojarzona lewica, a z którymi jest kojarzony Donald Tusk. Czy trzecia droga będzie chciała umocnić teraz swoją pozycję w koalicji? No bo słyszymy według Onetu, trzecia droga chce zabrać lewicy jedno ministerstwo. Piotr Zgorzelski mówi, że nie musi być tak, że Włodzimierz Czarzasty będzie marszałkiem. To jest to właśnie umacnianie pozycji? Czy taka lekka zemsta za ataki lewicy na trzecią drogę w sprawie aborcji? Myślę, że i jedno, i drugie. Dzisiaj mam jakiś dzień stwierdzenia, że nic nie wyklucza niczego innego, ale tutaj znów jedno nie wyklucza drugiego. Piotr Zgorzelski wraca do swoich słynnych słów o tym, że rotacyjna to może być co najwyżej kosiarka, a nie marszałek Sejmu. Rzeczywiście umowa koalicyjna na twardo stwierdza, że w drugiej połowie kadencji funkcję marszałka rotacyjnego przejmie Włodzimierz Czarzasty. Ale z drugiej strony pojawiają się też głosy, że ową umowę koalicyjną trzeba chyba renegocjować, że ona nie jest wypisana na tablicach mojżeszowych, więc to jest coś, co być może będzie wymagało korekty, na przykład w tym okresie między eurowyborami a wyborami prezydenckimi. Tym bardziej, że sam Donald Tusk zapowiada, że po eurowyborach nastąpi rekonstrukcja w rządzie. On to zapowiadał zresztą od samego początku, kiedy ten gabinet był tworzony, może bez rysowania jakiegoś terminu, ale w domyśle wszyscy zakładali, że to będzie właśnie po wyborach, bo jest to taki okres no, rozbiegu, tak, nabierania pewnego wigoru przez ten gabinet, sprawdzania, kto dobrze performuje, a kto sobie nie radzi. Zobaczymy też, kto pójdzie do Europarlamentu, bo nazwiska przecież krążą na giełdzie. Więc to może być też taka przyczyna do tego, żeby dokonać korekt personalnych, ale też strukturalnych, bo być może się okaże, że inny będzie podział resortów, że inaczej te parytety partyjne zostaną rozłożone, ale być może też dojdzie do odchudzenia tego rządu, jeżeli chodzi o stanowiska. No, najsłynniejszym chyba przykładem jest Ministerstwo Klimatu, w którym w kierownictwie mamy, jeżeli dobrze pamiętam, 8 osób, więc nawet koalicjanci pokazują ten przykład jako no, pewną taką emanację przesady w tworzeniu stanowisk. Tak samo wskazuje się na stanowiska ministrów bez teki, którzy no, są zainstalowani na przykład w kancelarii premiera, na których siła oddziaływania, umówmy się, no, jest mocno średnia, jeżeli chodzi o na przykład forsowanie swoich projektów ustaw. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem do takich korekt personalno-strukturalnych na pewno dojdzie po eurowyborach. Pytanie jest właściwie tylko i wyłącznie o ich zakres i kto wyjdzie z tej próby sił wzmocniony, a kto osłabiony.
No chyba możemy się dzisiaj domyśleć. Została nam jeszcze do podsumowania Konfederacja. Konfederacja, dla której to są najtrudniejsze wybory te samorządowe ze względu na słabość struktur. Konfederacja twierdzi ustami Krzysztofa Bosaka, że jest zadowolona, bo minęła się z lewicą, czyli przegoniła lewicę, no ale jest też szansa na współrządzenie w jednym chociażby województwie, czyli w województwie podlaskim. To właśnie Konfederacja zdecyduje o tym, jak tam będzie. Tak, tym bardziej, że tam mamy przypadek słynnego działacza, który był wcześniej związany z PiS-em, a którego drogi z PiS-em się w dość brutalny sposób rozeszły. Więc tutaj wygląda na to, że faktycznie sytuacja będzie wisiała na jednym mandacie. Wygląda na to, że Konfederacja będzie tutaj się liczyła, ale też wygląda na to, że ta sytuacja nieprędko tam się wyklaruje, bo są takie sygnały, że być może to, jaka będzie ta konstelacja w sejmiku podlaskim, będzie znana dopiero po eurowyborach. Więc generalnie z sejmikami ja bym jeszcze uważał, jeżeli chodzi o to, jaki tam jest ostateczny rozkład sił, bo inny był w exit poll, inny mamy w tych ostatecznych wynikach, czyli 9 dla koalicji antypis i 7 dla PiS-u, ale wszyscy pamiętamy, no, że po wyborach ta sytuacja też fluktuuje i tutaj nie możemy się przyzwyczajać do tego podziału 9 do 7, bo... Ktoś tak może na łowy ruszył już. Tak i jak o tym koalicja nie wiemy. Do tej pory pamięta zdradę pana Kałuży, tak teraz sama liczy, że znajdzie własnego Kałużę, którego przekabaci na swoją stronę. No i się okaże, że PiS będzie miał trochę mniej tych województw. Niemniej trzeba to PiS-owi oddać, że ten wynik aktualny, a nawet jeżeli on będzie nieco szuplejszy, on jest w dalszym ciągu dobry dla PiS-u, biorąc pod uwagę sytuację kryzysową, w jakiej PiS jest po wyborach jesiennych, a na pewno jest to wynik daleki od tych najczarniejszych scenariuszy, które były rysowane na Nowogrodzkiej, a one mówiły nawet o jednym, dwóch sejmikach, które być może PiS-owi uda się utrzymać. Okazało się, że no, tak jak właśnie to powiedział przywoływany przez prezesa Mark Twain, plotki o śmierci PiS-u są przedwczesne i przesadzone. I na koniec, już w jakiej konfiguracji partie wystartują do Parlamentu Europejskiego? W takiej, jaką widzieliśmy teraz w wyborach samorządowych? To myślę, że tutaj wielkiej zmiany nie będzie. To znaczy będzie to tak jak na jesieni, tak na wyborach samorządowych, tak na eurowyborach. No, ta konfiguracja jest chyba dla wszystkich najbardziej komfortowa. Być może najmniej dla lewicy, jeżeli tutaj już mówimy o jakimś stopniowaniu tej strefy komfortu, bo lewica ewidentnie wolałaby startować w szerszej koalicji, no ale musi sobie radzić. Reszta koalicjantów wychodzi widocznie z założenia, że nie zmienia się koni w wyścigu, w dodatku w sytuacji, w której te konie dowożą jakiś wynik, który jest w miarę bezpieczny, może nie jest spektakularny, ale no, przynosi ten ostateczny efekt w postaci przewagi nad PiS-em i realnej władzy. Więc wydaje mi się, że tutaj to jest właściwie przesądzone na 99%. Potem oczywiście będziemy obserwować, kto do jakiej frakcji europarlamentarnej będzie przynależał, bo pamiętajmy, że o ile ludowcy i hołowniowcy startują jako trzecia droga, no to w europarlamencie przynależą do różnych frakcji, to znaczy pierwsi do EPP, a ci drudzy do Renew Europe, więc, ale to już jest pieśń przyszłości, kwestia trochę wtórna w stosunku do tego, co będziemy obserwować tutaj w kraju, więc wydaje mi się, że tutaj możemy bezpiecznie i z góry zakładać, że tutaj do jakichś spektakularnych zmian, rozwodów i sojuszy raczej nie dojdzie, bo chyba też nawet jest troszeczkę już na to za późno. A więc kolejna kampania wyborcza przed nami, chociaż niedawno zakończyła się ta do wyborów samorządowych. Tomasz Żółciak z Dziennika Gazety Prawnej był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.